Witam Was, kochani, serdecznie w 2016 roku, 1 stycznia. Zagramy sobie w grę, którą poradził Amiger. Jest gra Push Over. Aha, nie wiem, czy ustawiłem tutaj joystick kursory. Nie są. Nóżka po prostu. Dobra, jedziemy. Kochani, zerknąłem na tą grę, wiadomo, bo to zobaczymy na YouTube, co to jest. No, takie a la puzzle. Trochę przypomina... nie to, że lemingi, tylko takie puzzle, gdzie mrówka musi rozwiązać tak, żeby domino się ładnie tam poprzewracało i dzięki temu dostaje otwarte drzwiczki do następnego poziomu. Zresztą zademonstruję. Oczywiście przy porannej kawie sobie zagramy. Nie wiem, 8. Ósemka szczęśliwa, liczba żony. Moja. 14, zobaczymy. Za oknem niezły mróz. Cały z lodu opaciałe szyby mam. Tam nic nie widać tam. Fajne mozaiki się porobiły. Gra powstała dzięki firmie właśnie Ocean i Red bodajże w 92 roku. Gra jest na dwóch dyskietkach. Mówię tu o Amidze 600, bo nie wiem, jak tam na innych. English, yes, yes. Aha. No i właśnie tutaj chodzi o to, że ja tu wrzuciłem to floppy drive. Drugi, ale to nie działa. Trzeba po prostu jedynkę zamieniać na dwójkę. Dyskietkę. Tak jakbym miał tylko jedną stację. A mam, że tak powiem, ptaszka tam. No i zaraz sobie spalę do końca i zaczniemy mrówkowanie. Czy tu myszka lata, czy nie? Tak, nie. Chciałem pokazać, tutaj kody, kochani, wyskakują. Nie ma tutaj, nie można nagrać save'a. To jest coś jak w Żabolu. Przyzwyczajenie. Super Frog, gdzie kody sobie spisujemy, albo tak jak w Crazy Football, kody sobie spisujemy i przechodzimy dalej, nie nagrywamy, nie save'ujemy. Tutaj powoli można lecieć. No, Red Rat właśnie, ta firma. Firma CA, każdemu znana. Tak, dobra, co tu było? Tego klocka trzeba przestawić chyba bodajże tu i zwyczajnie popchnąć. Znaczenie ma wszystko. Tutaj każdy klocek, jak zauważycie, jest ma swój rodzaj pasków na przykład i potem się poznaje. Z czasem to pewnie później takie levele są, że masakra, łamigłówki niezłe. Trzeba, myślę, że czasami nieźle pogłówkować, żeby przejść. A czasami się dowiedzieć, jaki klocek co czyni, że tak powiem.
ten czerwony. Podnoś się. Nie wiem, czy dobrze to robię. Jak to się odstawia? Wydocha. Może tak przejdzie. O, jest. Dobra. Ja wstydzę. Nie. Complete puzzle? Replay. Gdzie tego czerwonego gdzie indziej trzeba odstawić? Już kuźwa. Myślę, że na końcu, ale... Przy drzwiach to nie można. Ogólnie drzwiczki się otwierają. A, chodzi o czas chyba. 7 sekund zostało do końca. No kochani, tutaj czas goni. Dlatego jest masakra. Jest czasami bardzo mało czasu do zrealizowania tego. Trzeba czasami na TikTok zrobić. Ale oczywiście, jak się przekroczy czas, to czas leci dalej. Później. Nie pamiętam, jak to było. Kurde. No w dupę. No tak. Kurde, i nie zdążyłem, widzicie? Już po czasie było. Ale to było tak. Dobra. Ostatni bóg i lecie. Przynajmniej wiemy co zrobić. Było gdzie Pie. Nie jest 100% zniecie, ale... No i dobra, mamy tokena. To był czwarty poziom dopiero. Tu są nowe klocki. Dobrze. Może 5 sekund, 4. No widzicie, taka ładna mówka, fajna. Zamiast jak ktoś lubi krzyżówki, takie właśnie ładne główki. To jest świetna gierka do tego. Dobrze robię. Czy dobrze pamiętam układ klocków? Tak, już, udałeś. Właśnie o to chodzi, że... W życiu dopiero drugi raz tą grę odpaliłem. Dla mnie była nieznana, dopiero jak ani zarysowano. Wiele jest gier, których nie znamy. Co się zjebało? Nie tak. Dobra.
tutaj nie mam sposobu na wyłączenie tego, to się po prostu zabijam. Replay. Tego gluta trzeba gdzieś, gdzie indziej. Czy to będzie tu? Już dwa. Tak, to było tu. 4 sekundy, 3, właś, kurwa, 2. Ja pierdzielę. Dobra, mamy kolejny poziom. Siódmy. Do 8 albo 14. No zobaczę, jak będzie szło. Przepraszam. U. Tu jest bułka. Co tu ma zrobić? Aha. Tak. Nieźle. Mamy 8 poziom. Dobra, trzaśniemy do mojej szczęśliwej liczby 14. Chyba tak powinno być, tak myślę. Czy dobrze to? Zobaczymy. Tak, nie zgadzam się, dobra. Mamy następny poziom. Rzeczywiście polecana kultura okazuje się kolejna przyjemna, miła. Dlatego zachęcam was do proponowania. Będziemy razem tutaj wspólnie testować. Te wszystkie raczej najpopularniejsze góry to już pokazam. Oczywiście tam jeszcze mi trochę zostało. Street Fighter czy... To tylko mogę... No tak, to nie, ja to mam. Nie wiem, kochani, co tu zrobić. Aha, to znika. No, trzeba coś przestawić. Jeszcze raz spróbujemy. Coś tego nie mogę. Kurwa. A może ten? Ten można po świetnie. Nie, w ogóle czy ten procent robi? Znika. You dead. You have options. Replay. Hmm.
na pewno tutaj trzeba jakoś zamienić lub coś. Dobra. Czy ja bym na ludzi skoczyć i... A może? No i pchnąłem, wiesz? Idzie. Nie wiem. Nie wiem, takie coś jest. Z tym plotkiem. Nie wiem, na dół muszę się spieprzyć i coś przestawić? Klotkę spierdolę. Nie, to nie będzie tak. Kurwa. Nie jest rozwiązanie banalne. Nie, no już to robiłem. Przestawiałem. Na dole tą gumkę trzeba przestawić. Ta spada w dół i rozwala te. No ale jak ja to popchnę teraz? No właśnie. Ada, faka. Nie wiem, czy trzeba to obczaić. Chyba trzeba było zapisać. To trzeba przejść koniecznie, kochani. Daje mi to spokoju. No i rozwiązanie jest, kochani, takie, że po prostu trzeba to przestawić. Że tak. Chyba jak to zrobię. Nie, tu chyba. Tak? No. Tylko, że... A, ja pierdolę nie w tą stronę, jeszcze sobie spadłem. Nie wejdę do drzwi. On the best. No, to uwielbiam granie. Z rana.
Właśnie. Sami widzicie, jest nieźle. I dawać następny zboże. Nie tam. Trochę, ale to chyba było tak. Tak. No i oczywiście źle idę. Saigo. Co my tu mamy? Gumka chyba się gdzieś brało. Nie pamiętam właśnie, co ona robiła, wiecie? Kształt. Nie wiem. Na pałę zrobię. A nie. Udało się. Ja. Udało się, kochani, ale zamknęło mi drzwi i teraz się nie da stanąć. Zobaczcie. Był zajdany. Nie zeskoczę do drzwi. No to jest właśnie. Genialne. Dobra, chodź tu, bunkra. Chodź tu. To tak robię. I trzesz. Nie, dupa no. Za daleko. Musi to popchnąć. Stawiaj. Raz do góry. I szybko, szybko. Szybko! Kurwa, nie zdążę, patrzcie. Jep, no zamurowało mnie, no kuźwa, setną sekundę się spóźniłem. Widzicie, to musi być tak wszystko dopracowane. Nie, że nie dość, że trzeba rozwiązanie znaleźć, to jeszcze... trzeba to bardzo szybko wykonać. Rura, 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 Need for Speed! Jest! Nie wiem jakim cudem, ale dobra, udało się. Kurwa mać. Nie no, muszę zajarać, kochani. Nie zagra. Jak się przejdzie, to jest normalnie. A, jakiś tam, kurwa, koniec. Znalazłem chipsy. Ty gruby, chcesz chipsy? Trzymaj. To był 12 poziom. Jeździł z kocem. 13. Świetnie. Co tu trzeba kurwa zrobić? Na to przestawić. Ale to chyba nie tak. Spróbujemy najpierw. Aha, to leci do góry. Aha. Czyli to by pieprznęło w tamto. Trzeba przestawić te klocki. Dobra. Czyli tak. Przestawmy wszystkie o jedno. Kurwa, o jedno. Łatwo. Nie wiem, czy dobrze robię, kochani.
Źle wcelowałem. Trzeba będzie ten suficik u góry opieprznąć. Ale już wiem, o co chodzi. Dobra, jedziemy. Czyli tak. Po prostu. I ten chyba w środek. Tak? Dobrze. Dobrze. Zostały 3 sekundy i bym nie zdążył. No kochani, nie przyznacie, że nie zła gierka. Poziom trudności się zwiększa, oczywiście wraz z poziomem. Gra jest na dwóch dyskietkach, to coś czuję, że ma sporo poziomów ta gra. Jak na przykład UG, skoro jest na jednej, ma 70, ale to też nie. No to w sumie to też taka na jednej tej jest rozgrywane. Żadnego w ogóle opisu nie ma tej gry po polsku. Nigdzie tego nie znalazłem. Wczesałem internet. Nie ma też chyba żadnego gameplaya właśnie z tego po polsku. Aha, i mamy moją szczęśliwą liczbę 14. No zobaczymy. 14 będzie moją szczęśliwą. Tu jest jakiś taki wolny klocek. Nie. Poczekać. Nie, to też. Ja wezmę tego klocka. Tu się spieprza i nie popchnę. Ale ten klocek idzie do góry. Z paskiem. Co się stanie? Nie wiem, czy dobrze narozrabiałem. Super, kochani, została z ostatnia sekunda. Przeszliśmy 14. Kochani, no, tak jak mówiłem, ci co lubią łamigłówki, to z chęcią polecam tą właśnie grę. Przeszliśmy level 14. Zebraliśmy sobie przy kawie. Tak więc kochani, no życzę wam szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń i przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Trzymajcie się. Hej, do następnego odcinka. Pozdrawiam.